Witam, tu Alistair na wyspie Dersu. Po ostatniej bitwie z pająkiem zostało mi mnóstwo szału, troszkę gorzej z maną, ale myślę, że ona się zregeneruje i warto będzie tu uderzyć na Gagasza. Jeszcze chwilę. Zawsze teraz, jak zaczynam, dostaję 15 szału, więc można powiedzieć, że do tego, co mam w tej chwili, można jeszcze to dodać. Dlatego lepiej, żeby więcej jednak many było. Wygnany ze swego plemienia za pacyfizm. Po napotkaniu innych mieszkańców Teany zmienił swoje poglądy. Atak 17, obrona 18, intelekt 5. Nie wygląda na szczególnie groźną jednostkę. Tym bardziej, że kiepsko się rozstawił, gdyż moje piranie doskonale obejmą wrogie jednostki. Dużo włóczników mają. Może zobaczmy to. O właśnie, zewlawy. Mają 6 jednostek. I wszystkie oberwały. Ktoś tu jeszcze w ogóle przeżył? Tak. To tym razem... Może... Właściwie nie widzą różnicy. Ale nie będzie tu. Tak, czekamy. Czekamy. Aha. Czyli inkwizytorzy nie będą mogli użyć specjalnych swoich możliwości, ale tak się składa, że i tak by w tej turze nie używał. Gorzej by było, gdyby na paladynie rzucili, bo nie mógłby przekazać drugiego ruchu inkwizytorom. A tak to nie ma problemu. Wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie taki atak. Ale trzeba przyznać, że smog już jest strasznie słaby na takie jednostki. Tu można by było uderzyć. Ale to mi podsuwa pewien pomysł. Można dobiec tu i uderzyć. Przeżyli? Ale nie zadali takich obrażeń, które by zabiły. Czyli, że nie jest źle. A jednostka już jest tak pojechana, że w sumie może nawet paść na pułapce, tylko muszę pamiętać, żeby ją położyć. A. Oczywiście niszczymy teraz ważki, gdyż one w pułapkę nie wpadają. I warto o tym pamiętać. To tak, jedna pułapka powinna być postawiona w tym miejscu, a druga w tym. Tutaj poczekajmy. Wycofam. I położę. Wycofamy się i jeszcze bardziej aż tu. Przechował jednostkę, ale przeżyły. Właściwie jeden mi się przeżył. Kilka poległo. Pomyślmy. Gdybym marł teraz
bohaterami ukrył się tutaj. To ciekawe, czy miśki by się skusiły. Zaatakujemy tutaj. Jeden ruler paluch. Pewnie jest zatruta jednostka. Tak? Nie, osłabienie. Zmniejsza atak. Cel. A ja zrobię taki manewr. Ciekaw jestem, czy miśki się na to dadzą nabrać. Może nawet o, coś takiego. Próbujmy tu. Ja tu bym chciał właśnie jeszcze pole. O, pięknie. Dały się nabrać. Tutaj nic nie robimy. Czekamy. Wycofujecie się. Tylko że oni pewnie tu podbiegną. No właśnie. I tu jest cały problem. Zostajesz. Nowa tura. Teraz tak, ja to widzę w ten sposób, że jedna pułapka w tym miejscu. Aha! Nie zdążą się wycofać, ale może jednak się skuszą. Coś takiego. Spowolnienie nic nie da, bo pewnie skoczą tam powiedzmy do czwartej pozycji. Ale jeszcze mam jeden mały pomysł. Teleport. Gdyby podnieść jednostkę. Ale to nie. To ja chyba mogę jednostkę, która wykonuje ruch. Czy aby na pewno? No, niestety. Czyli to nie zadziała. Okej. Poczekajcie. Zobaczmy, co wywiną. Najlepiej by próbowali obejść. O, właśnie. Jest. Kolejny skill zarobiony. Znaczy kolejny kill zarobiony dla umiejętności draperka. A jeszcze liczę, że tu coś osiągnę. Tylko, że smok nie może teraz atakować tych jednostek, żeby za bardzo nie osłabił. Można by coś takiego zrobić. Fajnie, fajnie by było runkę wykopać, zwłaszcza niebieską. Kasa, ale też całkiem przyzwoita. Właśnie, bo zapomnę. Coś takiego. I właśnie pod tą osłoną. Albo nie, najpierw wyleczył. Znaczy wskrzeszył. Zaczekacie. Jest za duże ryzyko. Czekajmy. O właśnie. Bije. Ło, padły. Ale nie ma pewności, czy by zginęli. Dobrze jest jak jest. I bez strat własnych. I przekroczyłem połowę. Niczego tutaj uzupełniać nie muszę, strat nie ponosiłem. No nic, dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. Spotykamy się w kolejnym.